mieszkał poprzednio w Berlinie, potem w Poznaniu, ale trudno było mu wyjeżdżać i zajmować się sprawami, odpoczywać w mieście. Wobec tego postanowił tutaj zbudować sobie pałacyk myśliwski, ponieważ lasy, przede wszystkim bardzo dużo dębów, wiele, wiele innych ciekawych drzew. I podobał mu się właśnie Antonin i postanowił zbudować pałacyk. Już w 1819 roku zwrócił się do wielu słynnych architektów o zrobienie planu właśnie takiego pałacyku. Najbardziej mu się podobał projekt słynnego berlińskiego architekta, architekt i malarz Fryderyk Karol Schinkel i tu u niego zamówił. Trzech gospodarzy było na tych terenach. Jeden, który nazywał się Szperek, tędy też przechodziła trasa dyliżansów, bo wtedy jeszcze pociągu nie było. To 1700 i początek 800 lat. I zatrzymywali się tutaj właśnie dla wymiany koni przy dyliżansach. Jak znacie filmy westerny, to nie, chociaż to może nie być ważny wiek. W każdym razie trzeba było wymienić konie, bo samochodów wtedy nie było. I od nazwiska tego gospodarza przybrało również no, to osiedle jednoosobowe, tak? Szperkiem nazywano i staw właśnie przy tym punkcie wymiany koni też nazwano Szperkiem. Drugi gospodarz leśniczy czy gajowy mieszkał na trasie do Lichtstadtu, nazywał się Bodył i do dnia dzisiejszego mówimy o właśnie leśniczówce Bodyłówce. Trzeci gospodarz nad stawem Kocięba, nazywał się Kocięba i też staw przybrał taką nazwę. Jeszcze raz nie zamyślić, panie posłowie, Kasianie. I w ogóle tutaj było zakończenie rajdu, a tu jeszcze były pracownicy mieszkali, kury chodziły po całym środku. No i tu w ogóle był Mariusz Kostrzewski nocował wtedy, nie? A ja byłem wtedy kwatermistrzem i zarazem kierownikiem trasy. Prowadziłem trasy z Kotłowa. Nie, no, a na pierwszym rajdzie, na pierwszym rajdzie byłeś? No ja byłem od pierwszego roku w tym roku i dziesięciolecie. No. Także wszystkie rajdy były zaliczone. To jesteś jedyny? No i to było, bo pierwszy rajd właściwie to był rajd wspólny z Ostrzeszowem. I tego nie włączamy, nie? Ostrzeszów właściwie był prowedury. Myśmy się dołączyli. To ja w tym tam wiele nie brałem udziału, to raczej był Andrzej Świński, pamięci Andrzej Kornoszewski. Także Mocek jeszcze był w tym całym. Nie było, bardzo małe kierownictwo było, mówię szczerze, nie? Także ja bym w nocy przyjeżdżałem, zdawał egzaminy, jak tam na noclegu było, kłopoty było, bo zapałki trzeba było zabierać dzieciakom. No a później to się rozkręciło, później już koncerty już były, chóry, wszystko, zresztą to jest opisane. Tak, w kierownicy, głównym kierownicy, wiesz. Poświęcenia sztandaru. Jesteśmy niewątpliwie świadkami no, wielkiego wydarzenia. Poświęcenie sztandaru jest zawsze wielkim wydarzeniem, a tym bardziej jak sztandar już ma 40 lat. To jest to niewątpliwie wielkie wydarzenie. Ale
święcimy, żeby właśnie podkreślić, że także i turystyka zmierza ku Panu Bogu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do PTTK, oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości niesienia pomocy innym. Za przyczyną pani Ostrobramskich, patronki tej kaplicy, a także błogosławionego Jana Pawła II, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeszcze poczekamy chwilę, będziemy się pytać. Się można oddać. Cześć sztandarowi oddajemy. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy, chcemy oddać cześć Panu Bogu po poświęceniu sztandaru, także i podczas tej Najświętszej Eucharystii. Chcemy także i cały nasz dzisiejszy dzień, ten piękny świat, który oglądamy, ofiarować również Panu Bogu. Umiejętność ofiarowania także na ołtarzu Pańskim tego, co dotykamy, co widzimy, na co patrzymy. I tę najświętszą ofiarę składam w intencji oddziału PTTK w Ostrowie, który w tym roku także przeżywa swoje 60-lecie. Także właśnie poświęcenie sztandaru, jak wspomniałem, który jest wcale nie taki młody. Ale na początku przy świętej chcę powiedzieć, że ja nie spadłem z księżyca, jestem w jakiś sposób związany ze oddziałem PTTK. Jestem więc dłużej na sztandar oddziale PTTK o stół, bo w 65 roku otrzymałem legitymację. Bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich, o księdze Krzysztofowi. Całowanie tej Eucharystii poświęcenie naszego sztandaru. Dziękuję również księdzu proboszczowi z Czarnego Lasu, który tą świątynią nawiaduje, a do której mamy specjalny sentyment. Dziękuję, że nam tu goście, i liczymy, że będzie nadal gość. Cieszę się bardzo, że jest wśród nas prezes naszego zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Turystycznego, to jest naszego Warszawie, nasza najwyższa władza. Cieszę się z naszej obecności. Życzę wam, żeby was zapraszały same przyjaciele. Prosimy Cię, Boże, nie chciała niebieskiego na przyjemki nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nam łaskami nasze ubudowania przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Bardzo pragnę podziękować za zaproszenie, że mogę właśnie tutaj sprawować się przeświętą w tym duchu bratniej turystyki. Uzatem dziękuję za to zaproszenie i panu prezesowi, i wszystkim tym, co te wieś powiedzieli. Kultury Polski. Oznakę nadaną przez ministra kultury podpisaną przez
akurat w tej chwili był Antepoca, więc osobiście chciałem wreszcie się uznać, że pan był na tym. Tak, to jest